Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję, a może nie zaprezentuję dzisiaj taki temacik. Słuchajcie, i od razu mówię, w wakacje będzie trochę dużo różnych innych filmów, jako że jest sezon wakacyjny, więc trochę odejdę od tej formuły krótkich filmików zwięzłych. Powrócę do nich na jesień. A teraz trochę rozprężenia, zobaczymy jak to pójdzie i słuchajcie, byłem sobie w Tesco. Zapłaciłem na kasie samoobsługowej i wydało mi 51 groszy reszty. No i słuchajcie, co można trafić na kasie samousługowej w Tesco, gdzie płacicie sami i wydaje Wam resztę. Widzicie, ta moneta 50 groszowa, ona już lekko podchodzi pod destruk, ponieważ popatrzcie tu u góry, ten rand jest szerszy niż ten od u dołu. Już takie bardziej krzywe bicie. Ale jaka jest rozbieżność między monetami? Ja Wam zaraz zaprezentuję, obrócę te monetki i powiem o co chodzi. No i popatrzmy sobie tutaj teraz. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dostaniecie monetę jedną z 90 roku, a drugą z 20? 30 lat po denominacji, przepraszam, denominacja w 95, ale 30 lat odbicia monet, które nazywają się po denominacji tych nowych, trzeciej rp. Mamy tutaj jasny dowód na to, że istnieją te monetki, jak już wiecie, między 90 rokiem a 20. Popatrzcie sobie. 51 groszy reszty, jedna moneta z 90 roku. Ona jest nawet dość rzadka, ale będzie ją łatwo trafić, ponieważ jest to wyższy nominał i jest bardziej szanowana od tych groszówek. Mimo tego, że ma 29 milionów tylko nakładu jak na monetę obiegową stosunkowo nisko. No i cyk. 1990-2020. Powiedzcie, co sądzicie o takim filmiku. Trzymajcie się. Ja Wam życzę miłego weekendu. Deszczowo u nas od rana burza i ulewa w Bielsku Białej. Od rana, no gdzieś od godziny 10. O, no i tyle. Ja Wam dziękuję. Tak jak już powiedziałem. Do następnego. Hej.